Kordon! 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 W tym momencie została potwierdzona tożsamość osoby poszukiwanej w autobusie. Dynamiczne podjęcie działań antyterrorystycznych. Dobra, do porządku. Taktyka, działania specjalne oraz wypowiedzenie specjalne. Ratownicy medyczni po kursie. Wykonywanie dalszych czynności specjalistycznych. Przełożymy go na bok. Zapraszam serdecznie za barierkę Państwa, jak i ekip ćwiczących. Jednym z celów jest również wypracowanie spraw związanych z zabezpieczeniem uchodźców, pobytu uchodźców na naszym terenie. I tutaj właśnie na poligonie Nowa Dęba ten punkt jest jako główny. Tutaj na poligonie mamy około 450 żołnierzy i też około 30 pracowników cywilnych z resortów pozamilitarnych. Także siły i środki są wyliczone tak, że mogły zabezpieczyć tutaj i cele ćwiczenia, jak również i transgrupowanie i ten ośrodek dla 3000. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie całej procedury przyjęcia uchodźców jest szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W sytuacji masowego napływu przy bardzo dużej eskalacji to, co dzisiaj było ćwiczone właśnie na poligonie w Nowej Dębie, rozwinięcie obozu dla uchodźców przy współudziale Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej.